Siemano, z tej strony Oskar Macuk, jesteśmy u mnie na podwórku i dzisiaj jest pierwszy dzień nowej zmiany, która się tutaj będzie działała. I ta nowa zmiana będzie polegała na tym, że zburzymy prawie wszystko, a potem zrobimy to od nowa, żeby było jeszcze lepiej. Tak więc zaczynamy dzisiaj od zburzenia tego lądowania, więc na pewno będzie bardzo zabawnie, ponieważ tutaj mamy tą konstrukcję, z której będzie zjazd na gąbki i na flybaga i musimy sobie zrobić tutaj miejsce, więc najpierw musimy zrzucić tą ziemię, a potem będziemy zawalali tą całą konstrukcję drewnianą. Przy okazji pokażę wam, jak ta konstrukcja jest zbudowana, więc się dowiecie to, co tak dużo pytaliście. Tu jak widzicie, stelaż już mamy przygotowany i powolutku zaczynamy zawalać wszystko. Na pewno będzie fajnie. Przez najbliższe 30 dni będziemy wrzucali materiały z tego, jak tutaj przebudowujemy, jeździmy, działamy jeszcze póki jest sezon. Pamiętajcie o tym, że możecie nas wesprzeć. Link w opisie do zrzutki. Zbieramy 20 tysięcy, żeby ten backyard wyglądał mega zajebiście i był gotowy dla wszystkich w przyszłym roku. Więc jeżeli każdy z was da 2 złote, to te 20 tysięcy się uzbiera od tak, no bo jest 10 tysięcy subskrybentów. Czyli mam nadzieję, że każdy subskrybent te 2 złote wrzuci. Pozdro! Po kolei pokazywał, jak to lądowanie jest zbudowane, bo tak bardzo o to prosiliście, więc tak. Tutaj mamy belki konstrukcyjne, do których dojdziemy później, jak zaczniemy to zawalać. Na tych belkach konstrukcyjnych mamy deski. Te deski są o wymiarze 2,5 cm grubości i około 20 cm szerokości. Mogą być szersze, węższe, ja po prostu takie w tartaku sobie ogarnąłem. Na tych deskach, tak jak widzicie, tutaj mam zamocowaną belkę, żeby mi się ziemia nie osypywała. I z boku, tak jak tutaj widzicie, to warstwa tej ziemi jest około 15-20 cm. Nie ma potrzeby więcej zupełnie robić, bo chodzi o to, żeby ciężar nie był za duży, żeby to się nie zawaliło. Sobie lądowanie hipa. Oskar będzie skakał freeride'ową hopę hipową. Dzisiaj wyjątkowo będę jeździł na takim zawieszonym rowerze 27,5 cala. Bo często dostaję od was informacje, czy uważam, że na takich rowerach się fajnie skacze dirtowe hopy, czy się da, czy się nie da. Więc dzisiaj pożyczyłem od naszego ziomeczka Wojtka rower IT coś tam. I będę na nim teraz skakał hopy i zobaczymy, co się da zrobić. Bo jeszcze na takim nie skakałem, więc nie wiem. No i pięknie. Jednak da się coś zrobić na... On jest po prostu kocurem. Pięknie! Seba Kozak 22. Zastanawiacie się, jaki mam ustawiony ten rower, żeby mi się fajnie skakało. Więc z przodu mam maksymalną ilość powietrza, jaką mogę mieć w amortyzatorze. Z tyłu maksymalną. Wszystko otwarte, w sensie kompresję i tłumienie powrotu praktycznie prawie najszybsze. Tam 2-3 kliknięcia od najszybszego, czyli ogólnie rower jest mocno skoczny. Także fajnie się na nim podbija. No i po pierwszym skoku uważam, że jest całkiem fajnie. Jak na takim dużym fullu to przyjemnie. 27,5 w ogóle nie czuć, że większy full. Tak? O. O, suicide. Czemu Wojtek stoi w Seba Kozak 22. Oh, yo! Ej, miałeś na Wallride dojechać. A jednak nie da rady. Dam radę. Dobra, bo oni idą skakać. Oskar leci dużą popeczkę. Nowa stabilizacja. No. Co się stało? No. To chyba nie było salto. A gdzie jesteśmy? Ogólnie to w sumie całkiem fajnie się na tym rowerze skacze. Pierwszy raz trochę przywaliłem głową i przez chwilę nie pamiętałem, co się dzieje, ale już jestem naprawiony.
musiałem sobie dopompować po prostu koła, bo miałem za mało powietrza. Teraz mam 4 bary i jest petarda. Powiem wam, że naprawdę fajnie się robi salto na takim rowerze. Jest trochę duży, troszkę cięższy niż sztywniak, ale wcale nie jest tak, że się nie da. Naprawdę można super się bawić. Po tym, jak prawie straciłem przytomność, udało mi się zrobić bardzo fajnego flipkana. I teraz jesteśmy na hipie tutaj z ziomeczkami, co znacie go ze starego odcinka. I będziemy robić challenge, kto dobrze poleci hipa z tym sztuczką. Challenge. Pięknie. Aby były równe szanse, ja startuję na dużym rowerze, chłopaki na normalnych dirtówkach. No, i robimy whip contest na tej skoczni. Oni nie umieją whipa, ja umiem. Będzie dobra walka. Kuba, podejście pierwsze. Whip contest. Pięknie. Wow. Leci Kuba. Piękny whip. Piękny whip. Pięknie Seba. Teraz konstrukcja wygląda w ten sposób. Mamy takie belki, które mają 240 cm. One były już na taką długość przycięte, jakie kupowałem z lasu, bo one są tak, na taki wymiar przycinane, bo oni je tak przewożą, więc można kupić gotowe, docięte. Trzeba się z leśniczym dogadać, żeby coś takiego kupić. One są w odstępie, zależy od tego jaka gruba, mniej więcej 60-70 cm od siebie, tak żeby deska z tym drewnem się nie zapadła. I teraz jeżeli tutaj chodzi o odstępy, które są między tą belką pionową, tutaj trzymającą, a tą niższą, to są odstępy maksymalnie 1,5-metrowe. Ja zalecam tak 1,20 m, wtedy to wszystko się fajnie trzyma. I tutaj ja to łączyłem takimi zajebiście długimi gwoździami, takimi gwoździami dachowymi, które się mega ciężko wbija, ale one są zajebiście mocne. I wszystko wystarczy na jednego gwoździa pionowo przebitego i to się wszystko stabilnie trzyma. I to jest tak naprawdę wszystko z tych belek zrobione. To jest z tych belek, to jest z tych belek ukosy. Tylko te belki, które są pionowo, one są dłuższe, bo tu akurat lądowanie miało wysokość 3 metrów. I ja musiałem po prostu kupić dłuższe, specjalnie zamówić u leśniczego, żeby mi dociął. I też da się to dogadać pewnie z waszym leśniczym i to zrobić. I to naprawdę nie wychodzi drogo coś takiego. Konstrukcja jest mega prosta. I najłatwiej sobie zrobić tak, że jeżeli potrzebujecie w jakiś sposób tam obliczyć, jaki ma być wymiar tego lądowania, możecie do mnie napisać, ja wam pokażę, jak to projektowo zrobić. Mega ciężko to się rozbiera. Kuba, jak oceniasz, jak jest to zamontowane i jak ciężko się to wyciąga? Zbyt dobrze to panie zrobiłeś, po prostu masakra. Następnym razem budujemy jakieś ciulowe lądowania, ja żeby to lepiej remontować. Budować coś i nie myśleć, jak to później rozebrać. Najpierw wywalać te poprzeczki z boku, a potem podkopywać nogi, żeby nam się to zawaliło. Wiesz? Stąd to też sport! Poczekaj, mi się nie udało, teraz idę. Chuj. I widz, pięknie. Spadł! Nie ma go, zniknął. Ja już future. Waga te. Yeah! To są takie, Jezus, jak słoneczko. Na wampiry. Teraz tylko pyk. Trzeba się zgrać. Raz, dwa, trzy. Już wszyscy się już zgrali. O, coś strzeliło. Leci. O, poszedł stół. Dawaj. O, no, lądowanie mamy. O, do treningówki. O nie, nasza ściana prestiżu. Ja, jest Grudzin. Kuba. Jest Kuba. Jest... Już tyle? IQ 200 agentów gości. O, ten paluch jak... Oh shit. Oj. No i mamy namiot z naszego domku.
sumie jakby tak dogiąć tą deskę. Jesteśmy właśnie w naszym studiu tutaj z Danielem i przygotowujemy się do live'a, więc pamiętajcie, o 19:00 będzie dzisiaj live. No i zapraszam wszystkich, będziemy sprawdzać wasze filmy rowerowe. Yo!